Na zewnątrz 19 stopni. Coś niesamowitego. Wziąłem dzisiaj wolno od drzewa. Osiemnaście stopni, więc już można spokojnie w krótkiej nogawce z rękawkiem, to tak szczerze to bym dzisiaj jeszcze nie zaryzykował, bo przy tym wszystkim bardzo mocno dzisiaj wieje. Jeszcze raz chciałem serdecznie podziękować szefowi za dzisiejsze wolne, które wykorzystuję właśnie na aktywną regenerację. Jak widać, razem z innymi. No, jak się stoi, to jest nawet całkiem przyjemnie, ale wiatr dzisiaj jest po prostu morderczy, prosto w twarz mi wiał przez ostatnie kilometry. Dlatego tym bardziej się w ogóle nie spinam, nie przekraczam 140 watów, ale w drodze powrotnej chyba skuszę się, żeby zrobić sobie tutaj czasówkę, korzystając z tego, że będzie mi wiało centralnie w plecy i to wcale nie tak najlżej. No, niesamowita odmiana pogody, tak praktycznie można powiedzieć z dnia na dzień, ale to niestety nie oznacza, że nie wrócę na trenażer. Z kilku względów. Po pierwsze, bardzo często pracuję do godzin, no, takich późno wieczornych. Czasami wychodzę z pracy o 19, a czasami wychodzę o 21. Trening musi być odbyty. Hashtag odbyty. I no, często jak przyjeżdżam już do domu, to u mnie na wsi no, potrafi być poniżej 8 stopni na przykład i to przez dosyć sporą część sezonu i no nie zawsze wtedy mam możliwość po prostu jechać i mieć z tego przyjemność. Musiałbym się niesamowicie nie wiadomo jak poubierać. Dlatego wtedy szybciej i że tak powiem ciekawiej jednak mimo wszystko jest wsiąść na trenażer, przykładowo odpalić Zwifta i korzystając z tego, że są nowe górskie trasy i że jest kilometrowy podjazd, to zrobić sobie taki trening typowo górski. Ja mieszkając na Mazowszu naprawdę mam ogromny problem, żeby pokonać jednorazowo więcej niż 300 metrów wzniosu, z czego te 300 metrów wzniosu to można wygenerować sobie na kilku hopkach, które mają długości nie więcej niż 800 metrów i nachylenia nie więcej niż 6%. No i w taki sposób no, ciężko jest się zaprawić do górskiej jazdy takiej, wydaje mi się, z mojej perspektywy po prostu wytrzymałościowej. A robiąc 1000 metrów na Alpe du Zwift, kręcąc przez niemal godzinę, no to jest bardzo dobry trening górski i bardzo dobry segment godzinny i dosyć dobry pretekst do tego, żeby po prostu poprawiać swoją siłę, wydolność i wytrzymałość. Generalnie jeszcze budzę się tak do życia w outdoorze, jak to się mówi ładnie. Przyzwyczajam się do wielu różnych małych zmian, które zaszły przez zimę. Schudłem. Może sumarycznie na wadze nie widzę różnicy, ale widzę różnicę w obwodach, różnego rodzaju proporcjach. Skończyło się to na tym, słuchajcie, że przed rozpoczęciem tego sezonu musiałem pójść do sklepu, kupić chociażby nowe buty, bo się okazało, że stopy też się kurczą i wszystkie buty, które mam, okazały się być zbyt dużymi. Już nie mówię o spodniach, nie mówię o koszulkach, nie mówię o bluzach. Wszystko wisiało na mnie i niektóre te rzeczy postanowiłem po prostu tak rozdać, niektóre rzeczy postanowiłem sobie jeszcze zostawić jako takie przejściowe, które bardziej mogą przydać się na trenażer, ale generalnie powiem wam, że jestem naprawdę zadowolony z tego, co udało się generalnie przez zimę wypracować i już wam o tym wspominałem. Po pierwsze sylwetka, po drugie inna forma, po trzecie też kolejna ewolucja fittingu roweru, teraz kierownica znajduje się jeszcze niżej, jestem jeszcze bardziej złożony, siodełko powędrowało odrobinę do góry i nieco w tył. Różnicy nie odczuwam aż tak dużej, może odrobinę mniej drętwieją mi ręce podczas długiej jazdy w jednakowej pozycji, co jest odczuwane zwłaszcza na trenażerze, ale wychodząc z założenia, że jeżeli na trenażerze pozycja jest dla ciebie komfortowa, to tym bardziej będzie komfortowa podczas normalnej jazdy na zewnątrz. I to się sprawdza w moim przypadku.
Też muszę przyznać, że na przełomie sezonu włączyło się po raz kolejny moje cholerne gadżeciarstwo. Zamieniłem Garmina na większego, czyli 1030 z dużo lepszą baterią, która trzyma chyba ponad 20 godzin po prostu jazdy, nawigowania, czy też śledzenia naszej aktywności, ale troszeczkę też jestem rozczarowany tym, że jednak to oprogramowanie nowszej generacji w porównaniu chociażby z 820 ma te same przypadłości i te same problemy. To dalej nie jest tak płynnie działający system operacyjny. To dalej nie jest system, który jest po prostu niewieszalny i niezawodny. I no, przyznam szczerze, że wydając takie pieniądze, człowiek ma prawo oczekiwać czegoś lepszego po prostu. Niemniej nowe funkcjonalności i nowe rozszerzenia spełniają swoją rolę i jest to na pewno jedno z lepszych urządzeń, jakie w ogóle można posiadać. Ale to oczywiście nie oznacza, że trzeba je koniecznie posiadać. Jest to, tak jak wam wspomniałem, po prostu moje straszne, potworne gadżeciarstwo rowerowe. Nawet ktoś ostatnio opowiadał mi taki dowcip kolarski. Padło pytanie, na co wydałbyś 1 000 000 złotych, jeżeli byś wygrał? No, na kolarstwo. No dobrze, a co z resztą? No, na resztę wziąłbym kredyt. I coś w tym jest. Jakąkolwiek ilość środków się nie przeznaczy na ten sport, to zawsze prędzej czy później okazuje się, że jednak czegoś brakuje człowiekowi. No ale z drugiej strony pieniądze na hobby, wydane na hobby, wydaje mi się, że nie są zazwyczaj pieniędzmi straconymi. Jeżeli coś sprawia człowiekowi przyjemność, to niech to robi, tak? Szybki prysznic, szybka zmiana ciuchów. Lecę do garażu po samochód i teraz w nim właśnie siedząc jadę się porozciągać. Trochę taki dzień na wariata. Kurde, dzień z urlopu mojego. Nie umiem biernie odpoczywać i to jest po prostu moja cholerna, potężna wada i chyba mam to po tasie, że po prostu nie potrafię być w bezruchu i non-stop coś muszę robić, nawet jak odpoczywam. Więc takie dzisiaj porozciąganie się będzie naprawdę fajnym uzupełnieniem dnia regeneracyjnego. Mam nadzieję, że jutro będzie już dużo lepiej i całe szczęście, bo mi się po prostu, no, czuję, że mi się dzisiaj nic nie chciało robić i tak poszedłem pojeździć trochę na siłę, żeby po prostu nie żyć w takim przeczuciu, że marnuję ładną pogodę. No i coś w tym jest, kurczę, że gdybyśmy mieli te 200, co przynajmniej 200 dni pogodnych, słonecznych w roku, to było jakoś zupełnie inaczej, a teraz, zwłaszcza po ubiegłym sezonie, człowiek szanuje i liczy każdy jeden dzień, kiedy to są warunki zdatne do tego, żeby jeździć normalnie. No ale nie ma tego złego. Jeżeli będzie padać, jeżeli, nie wiem, znowu wróci na chwilę zima, to ja też, tak jak wam wspomniałem, wrócę na Zwifta i będę męczyć Alpe du Zwift albo Kate Hill. To moim zdaniem jest całoroczny, świetny plan do uzupełnienia po prostu mega płaskich dystansów, które na co dzień muszę pokonywać, mieszkając właśnie w Konstancinie Jeziornej, która jest i tak wraz z tą całą okolicą najbardziej pofałdowanym regionem województwa mazowieckiego, bo w końcu jest chociażby Słomczyn, jest Góra Kalwaria, jest trasa na Warkę, no i tam faktycznie ktoś mógł powiedzieć, że występują na drodze muldy, ale każdy, kto mieszka na południu Polski, jakby przyszedł i to zobaczył, z czym my tutaj dysponujemy, to by się po prostu bardzo żarliwie zaśmiał z tego, że my się chociażby podniecamy tym, że gdzieś jest chopka, która ma 600 metrów długości i jednocześnie 10 metrów wzniosu. No ale to są właśnie mniej więcej te realia. I tutaj robiąc sobie górskie interwały, człowiek bierze i przykładowo jeździ w pętelce 5-kilometrowej i w przeciągu godziny jest w stanie faktycznie uzbierać całe 200 metrów wzniosu. No tak się tutaj niestety pracuję na rowerze. Ja też postanowiłem właśnie popracować nieco nad swoimi mięśniami, dlatego moim zdaniem warto jest się rozciągać, zwłaszcza, że ja widzę już tego dosyć pozytywne skutki, zwłaszcza w sytuacji, kiedy ja rozbudowuję swój trening i tak naprawdę uzupełniam go jeszcze o bieganie, a jak wiadomo, proces adaptacji tej początkowej jest najtrudniejszy zarówno dla naszych mięśni, jak i również dla naszej głowy, więc niestety mi powrót do biegania nie idzie absolutnie bezboleśnie i dwa dni temu przebiegłem 5 kilometrów, nie, 4 kilometry i ja to do dziś dnia czuję w nogach.
wstyd straszny. No ale właśnie, jeżeli będę robić jeszcze mniejsze kroczki w tym bieganiu, to myślę, że będzie dużo lepiej, a efekt będzie dużo bardziej trwały. A potem wystarczy tylko to podtrzymywać. Absolutnie nie mam jakichkolwiek większych ambicji, jeżeli chodzi o bieganie. Wystarczy mi, jeżeli będę w stanie przebiec w tempie 6 minut na kilometr 10 kilometrów. I to jest dla mnie wszystko. Tak po prostu przez godzinkę sobie umieć potruchtać, zrobić to bezboleśnie. Po prostu.